Wiadomości z Małopolski. Za nami gala Małopolski Laur Sportu. To coroczne wydarzenie, które ma na celu uhonorować małopolskich sportowców za ich sportowe osiągnięcia. Doskonale rozumiemy, jak sport jest ważny, szczególnie w życiu młodych ludzi i jak kształtuje te charaktery. A poza tym bardzo często jako partner główny występujemy na dużych wydarzeniach sportowych typu Mistrzostwa Świata, Puchary Świata, po to, żeby też promować Małopolskę. Wicemarszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski wraz z radnymi wojewódzkimi i z rektorem Akademii Wychowania Fizycznego wyróżnili medalistów, którzy reprezentowali Polskę na największych międzynarodowych zawodach. Wchodząc na galę od razu udało się wyczuć atmosferę taką, że Małopolska stanęła w wysokości zadania, organizując takie dość prestiżowe wydarzenie dla sportowców. Bardzo się cieszę, że mógłbym spotkać i poznać wiele osób sprawujących wysokie role w Małopolsce i w Krakowie. Podczas gali uhonorowano także trenerów, dzięki którym sportowcy osiągają swoje największe sukcesy. Zarówno dla sportowców, jak i dla trenerów to jest wyjątkowe wydarzenie. To jest pięknie zorganizowana gala i to jest takie najlepsze świadectwo, że województwo małopolskie dba nie tylko o swoich sportowców, którzy zdobywają największe laury na imprezach mistrzowskich, ale również o trenerów, którzy stoją za zawodnikami. To jest dla nas bardzo ważne i bardzo miłe, nie ukrywam. Wydarzenie uświetnił występ grupy sportowo-tanecznej Butterfly Crew.